No ale dobrze. Skoro tak bardzo naciskacie, to już zrobimy dzisiaj to klikanko na tym EU10. Może uda nam się wbić ten 330 level. Ja ogólnie na EU10, tak jak wam mówiłem, będę chciał na 330 zacząć stopować. Bardzo wcześnie, ale to bardziej w ramach takiego testu. Jak nam to wyjdzie i który level wbijemy po stopce. Nie sugerujcie się tym. Osobiście nie uważam, żeby to był zbyt dobry pomysł, żeby tak szybko stopować tutaj lochy. No ale sami rozumiecie. Testujemy różne warianty tego stopowania, późniejsze, wcześniejsze, takie powiedzmy środkowe. Jest jak jest, dobra, lecimy. Ja tutaj już niestety dzisiaj wszystko zrobiłem, bo nie wiedziałem, że będę klikał. Ale w takim układzie aura 10, cyk, wbita. Co tu się pozmieniało? W dalszym ciągu brakuje mi jednego ulepszenia, a dokładniej przyspieszenia na zabójczą pułapkę. Tragedia. Tak mnie to blokuje, jeżeli chodzi o zarządcę areny, że to jest masakra. Nie mam jeszcze platy na nic. Szkoda, no ale co zrobić? Tu mamy wszystko rozmontowane. Do którego chcesz stopować? No myślę jakoś, nie wiem, 480, 490. Jak zacznę tak wcześnie, zobaczymy jeszcze. Tutaj sobie muszę poszukać zaraz lepszych runek do broni, ale to za momencik, bo w tym momencie mogę mieć 22%. No tu mamy tak w cały świat, ale nic takiego mocniejszego. Pupilki. Pupilki wyglądają w sposób następujący. Bez kitu, możecie napisać siema YouTube, bo to pójdzie na YouTube'a. No, pupilki zbliżają się, no dobra, może się nie zbliżają, ale no jeszcze po jednym przejściu nam zostało. Jeżeli mam tam jakieś przejścia porobione, to pewnie zapisałem, więc wam zaraz pokażę. Ostatnio mi twierdza stanęła na poziom 15. I co za tym idzie, salka, teraz się kwatery budują na 14, potem lecę na 15. Tutaj to się chyba nic nie pozmieniało. W podziemiu serce leci na 12. Trener jest 11. No i tak to wszystko wygląda. Też się tutaj chyba nie pozmieniało za dużo od ostatniego odcinka. Salę chwały wam zaraz pokażę. No i tyle. Kryształu mamy 800 koła. A jeżeli chodzi o czary, to czary są... O, tutaj muszę broń zaczarować. Czary są następujące. Mamy na rękawice, mamy więcej przedmiotów z wypraw, mamy więcej grzybków z wypraw. Mamy tutaj, no, krótszy czas wypraw, no i mamy na broń, nie? Rękawice i broń, coś pięknego. Coś pięknego, jeżeli chodzi o klikanie wieży, strefy mroku i takich rzeczy. Dobra, co ja mam dla was na poczcie? Ojejku, sporo rzeczy. To tak długo nie było odcinka z tego EU10? No dobra, skoro nie, to obejrzymy sobie po kolei. Więc no mówię, plan jest, może dzisiaj by się udało ten 330 dobić. Zobaczymy, procenty mamy naprawdę zacne. Tutaj pirodliszkę ubiłem 6 kwietnia. Nie wiem, czy w ogóle tego Thermomixa nie słychać tam w tle. Ale dobra, no trudno, jest jak jest. Pirodliszka ubita, w pirodliszkę sobie oczywiście poszliśmy, bo akurat nam się zgrał event sterylnych sedesów, więc lepiej iść w to niż w smokiego. A szansa na ubicie jest bardzo podobna. Tym kogutem. Tutaj wieżę mi ubiła Karolina jedną. Także ją zapisałem dla was, bo... No bo wszystko musi być udokumentowane na odcinku, tak? Wiadomo, o co chodzi. Także tutaj tak to wygląda. Kochanie, zamknij te drzwi. Bo słychać ten Thermomix. Już nam nic tutaj nie będzie przeszkadzać, mam nadzieję. Lecimy dalej, portal kolejny. Tak, tak, jednak jest klikane, to prawda. Tu w ogóle dużo tych wieży zrobiliśmy na raz, ale to było chyba wtedy, co my się jeszcze poprzebieraliśmy w jakieś legendy i generalnie poklikaliśmy coś tam więcej. Nie pamiętam dokładnie. Ostatnio, w ogóle myślałem, że ja niedawno nagrywałem odcinek z tego EU10, a tu się okazuje, że już, no, ładny, ładny kawałek czasu minął. No nie ubiłem wieży, bo specjalnie czekałem właśnie na odcinek, żeby nagrać. Ja na wieży mam w tym momencie 99%. Także no już jest idealny czas, żeby ubić. Ale specjalnie czekałem na odcinek, żeby właśnie to zrobić na odcinku. Żeby nie było wątpliwości. No mówię, tutaj tylko ten jeden poziom, bo Karolina to kliknęła przypadkiem chyba na streamie. Jak dobrze pamiętam. Dobra. No, tak to wygląda. Tutaj nic już wam nie pokazuję. Sala chwały jeszcze wam mogę pokazać na szybko. Ale tutaj no już ludzie wchodzą w etap stopowania lochów. Tu już w ogóle 360 levele, masakra. 361.
White Lotus 350. Ej, White Lotus to nie jest ziomek, co przychodzi na streamy? Nie wiem, nie jestem pewien, ale bardzo możliwe. W każdym razie, no już tutaj serwer wchodzi w etap stopowania lochów. Dużo osób już zaczyna stopować te lochy na tym levelu. O, dokładnie. Dungeon Pause. Tutaj tak samo na 359, tu 354. No ale w każdym razie tak topka wygląda. Od nas z gildii jest Paweł, jest Jet Blackheart i jest Jungle Boy. A bez kitu, ostatnie klikanie było przecież w dzień, kiedy zmieniliśmy gildię. I na ostatnim odcinku byliśmy jeszcze w starej gildii, teraz jesteśmy w nowej. Dużo osób na YouTubie może się zastanawiać, dlaczego zmieniłem gildię, o co chodzi i tak dalej. No sprawa jest prosta. Gildię zmieniłem dlatego, że gildia moja stara postanowiła, że będzie chciała zrobić fuzję z inną gildią. No i ludzie z tamtej gildii stwierdzili, że jak ja jestem w tej gildii, to oni fuzji nie chcą. Kilka osób z tamtej gildii, nie? No więc dostałem informację, że muszę opuścić szeregi Shadow Syndicate, więc to uczyniłem, tak? Poszedłem do Immortal. No tutaj obecnie Shadow nie trzyma się najlepiej. Widziałem, że bardzo dużo osób stopki, jak tam Impress, Vajcha, czyli tacy no topowi gracze, którzy chyba tutaj w tym top 30 nawet są. Albo i nie ma ich. O, tu jest Impress w top 50. O, Vajcha jest w top 60, okej. No, w każdym razie tacy topowi levele dali sobie jednak spokój po tej fuzji. Też wyszli, poszli tutaj do topowej gildii. Nie dziwię im się, bo wydali naprawdę masę pieniążków na te swoje postacie, więc chcą być w gildii topowej. Tak czy inaczej, no ja dlatego z tamtej gildii wyszedłem i poszedłem właśnie do Immortal. No, fuzja nie wyszła na dobre. Przynajmniej na razie nie wychodzi. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Będzie wychodzić. Ale no, fuzja na razie nie wychodzi chłopakom na dobre. Jest jak jest, zdarza się. Ja żałuję tylko swojego czasu, który włożyłem w jakąś tam promocję tej gildii. No bo jak ktoś mnie śledzi na streamach, na YouTubie, to wie, że ja o tej gildii bardzo często mówiłem. No i sporo osób ode mnie tam grało. Dużo osób zresztą wyszło, jak ja wyszedłem. No może nie dużo, ale sporo jednostek wyszło takich mocniejszych. I z tego co wiem, sporo jeszcze chce wyjść, ale po prostu czekają na miejsce w innych gildiach. Więc no jest jak jest. No, także dlatego zmiana gildii, bo tutaj dużo osób się może zastanawiać. Także no, topeczkę macie taką na szybko, tutaj gildyjna topka taka. Tu mamy 3-4-1, tu mamy 3-3-8, mówię, topka gildyjna bardzo podobna jak na EU5 na początku, w pierwsze miesiące. Twierdzę niezbyt istotne, pupili mamy 59, tu już mają nawet 69, co niektórzy. Także 10 pupili w plecy, jest jak jest. No i co? No i tutaj podziemia 11, gdzie już ma dużo osób 15. No wiadomo, po ostatniej edycji legendarnego lochu, no wygląda to tak jak wygląda, nie? Bardzo dużo osób sobie poskipowało wiele budynków, no bo legendarny loch to jest praktycznie nieskończona farmiarka surek, golda i innych rzeczy. Jest jak jest. Dobra, lecimy widzowie. Zacznijmy sobie od wieży, bo to wydaje mi się, że nam padnie. No w ogóle nie będziemy musieli tutaj za bardzo się... O, zobaczcie. Za bardzo się jakoś tam napinać i zmieniać tych runek w tej broni. Tylko wie, że nam pójdzie z bomby. Przy okazji trochę golda dostaniemy. Tu mamy drogie pierścionki. Wiecie co? Może tak. Tu mi brońka daje 86. To ja tą brońkę sobie wymienię. Bo tu mi daje 92, ale ta jest na wszystkie staty. Więc ja tą brońkę sobie wymienię. Tutaj sobie odzyskam klejnot. Ulepszymy od razu razy 8. To zrobimy tak, to zrobimy tak. To na razie zrobimy do rozmontowania. Zaczaruję i dobra, i lecimy dalej. A w ogóle ile daje temu? Tak jeszcze z ciekawości. Plus 112 i minus 3. Dobra, to ja to temu wymienię. Why not? Zawsze to się zwolni miejsce w plecaku. Dzisiaj no mówię, niestety już nie mam rozmontowań, bo totalnie nie wiedziałem, że będę jednak to wszystko klikał. Lecimy. Cyk, cyk, cyk. No i znowu nie ma miejsca. Tu coś dla Mariuszka. Bardzo fajne, podmienimy. Czy muszę runki zamieniać? Nie muszę na szczęście, super. Tak, no tu już jest no bardzo późny etap. A, tego niepotrzebnie wywalałem, nie wiem czemu. Tu już jest bardzo późny etap na zamykanie wieży, nie? Mówię, ja to powinienem dawno zrobić. Ale no, chciałem to zrobić na odcinku, więc się wstrzymywałem. Dobra, lecimy dalej. Mamy tak, wieża. Pyk i pyk.
O, tutaj nie na raz, ale na dwa. No i wieża ukończona. Pięknie. Kunegunda plus 49, tylko musimy runkę zamienić znowu. Tak, rękawice jakieś dla Mariuszka. Plus 32, no sporo, zamienimy. Odzysk klejnotu, pyk. I coś mamy dla zwiada, jakiś paseczek. Plus 28 to już nie jest za dużo, dobra, to na razie zrobimy tak. Czy my chcemy obejrzeć to? Możemy obejrzeć. Siemanko Wasili, witam. Jak coś, to teraz będę mniej czatu czytał, bo się skupiam na klikaniu, nie? O, tutaj w sumie wszyscy, można powiedzieć, porówno. Najwięcej my i najwięcej Kunegunda zadaliśmy obrażeń. Ale na tym etapie ubić wieżę to nie jest żadny wow. Tak, tak, ręce zaczaruję. Jak najbardziej. No i co? No i teraz by się przydało tych runek lepszych poszukać w broni. Jest naprawdę duży rozstrzał. Tu mamy 18. No tak, no z 21%, żeby chociaż było. Na pachołkach też 15% PZ? Tak, no. Tak, tak, jak najbardziej. Tu mamy 20%, dobra, to mogę wziąć. U siebie mam 20, tu mam 21. U Magusia możemy dać 20. No to 1-2% w tą czy w tą, to już się nie będę napinał. A ile ma w ogóle ta? 18, no to jeszcze jej zmienimy najwyżej. Szesnaście, 17, 20. Dobra. Niech będzie. Pyk. A, ja to mogę do kotła dawać, okej. Nie zauważyłem chyba. I resztę goldzika, który nam poleciał z wieży, ładujemy w HP. Dobra, teraz tornadko. Czy ja mam w ogóle zaczarowane wszystko i ulepszone przede wszystkim razy 8? Wygląda na to, że tak. Mamy 3-2-2 level. Kurczę, no minus to jest taki mały plecak, no ale trudno, co zrobić. Teraz już aż tyle itemków nie leci z tego tornada. To wcześniej. Tak, 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 jak zmieniam itemki u pachołków, to staram się pamiętać o czarach, no. Luzik, luzik. Tu mamy serię tych nietoperzów. To jeszcze nam jako tak opadnie. To nam nie daje za bardzo expa, no ale trudno, okej. Nietoperze mamy z głowy, poszło to bardzo gładko. Wydaje mi się, że jeszcze kolejni też popadają. Jakie wymogi trzeba spełniać, żeby mieć custom avatar w gierce? Musisz albo być partnerem Shakesa, tak jak na przykład ja, czyli być tam jakimś streamerem, youtuberem, współpracować z nimi generalnie, albo wygrać w jakimś konkursie. Teraz ostatnio konkurs był na przykład na EU10. Każda klasa, która wbiła, osoba, która daną klasą postaci wbiła najwyższy level po jakimś tam czasie, chyba po półtorej tygodnia serwera, wygrywa awatar. Ojejku, tu już dyszkę kosztuje. Dobra, no to tego zostawimy. Mamy 400 tornado, pięknie. Małżon. No jeden level z samego tornadka by było dobrze wycisnąć. Zobaczcie, w ogóle dzisiaj chcę bronię wiedźma, a nam chyba ani jedna broń nie poleciała z tego tornada. To jest tak klasyczne, coś pięknego. Ja do 486 docisnąłem. No ja chyba nie dam rady aż tyle zrobić na raz. Dobra, to nam jeszcze siadło. No tu niestety kolejny woj. No padnij jeszcze, proszę. Jezu, jak laguje w ogóle dzisiaj ten Shakes. No naprawdę nam to nie siądzie? Dobra, no trudno. No powiedzmy, że wbiliśmy cały level, bo musieliśmy jeszcze dobić 322, więc
Niech będzie, że cały z tornada. Teraz tak, strefa mroku. Na tego mam bardzo dużo procent. On nam siedzi dokładnie. 3, 2, 3. Tu mamy jakąś klatówę. Plus 3. Trudno, wyrzucamy. Jakiego masz neta? Ja mam światłowód 900 na 300 bodajże. Światłowód 900 na 300, no. Także no to nie wina mojego neta. Dobra, Henryk pada. Mamy 3, 2, 4. Jakaś klata dla Woja. Fajna, nam ile da? Plus 4, dobra. To temu zmienimy. Nie musimy runki zamieniać. Dymik Majciarz, to jest jeszcze Woj. On przy odrobinie szczęścia by nam padł, dokładnie. I teraz Kołek Van Helsing, to mogę sprzedać. Kołek Van Helsing to jest... Ja powiedziałem, że to jest mag? Wojownik w sensie. Teraz mamy maga, no i na tego maga to już będę musiał sprawdzić procenty. Sprawdźmy sobie tutaj, jak nam to padło wszystko. Romer tak, raczej planuję zrobić już z odkrytymi. I z tym samym również przestać zakrywać na odcinkach. Taki jest plan. Zresztą, no nawet jak mnie pytaliście, czemu w dalszym ciągu zasłonięte grzybki, no to tak jak mówiłem, no tak jest skonstruowany overlay obecny. I widzę, że masz ikonkę Primika obok twojego niku. Mam nadzieję, że masz wolnego Primika. Jeżeli masz wolnego Primika, to mógłbyś dać mi Primika. Jeżeli nie masz Primika wolnego, to nie dawaj Primika, ale fajnie by było, jakbyś dał. I to się tyczy każdego. Jak ktoś ma wolnego Primika, niech da na tym kanale, niech da! Ciekaw jestem, czy to będzie słychać na nagraniu. Ale wydaje mi się, że tak. Kurde, tutaj zobaczcie, ile my zrobiliśmy. Praktycznie całą robotę. Dobra, git. Teraz tak, na co my mieliśmy jeszcze fajne procenty? W ogóle zeskaniujmy jeszcze raz. Okej, okay, na kołka mamy jeszcze... Jebaś Disa, kurwę, jebaną! Jebaś Disa, kurwę, szpany. Trzymaj się, Krzysiu, dobra, do jutra. Idź już. Na kołka mamy jeszcze prawie 2%. No to jego byśmy jeszcze ubili. Ale na Esteros mamy 2,5%, więc ja sobie pójdę do Esterosu. Ubić Gurołaza. Trudno. Tak, to jest na Gurołaza? Tak, to jest Gurołaz, 2,72, okej. Okay. Dobra, pięknie. 3-2-5. Ta Joffrey to nam raczej nie padnie. Będzie co wycinać? Nie, no ja tego nie wycinam. O kurwa. Okej, okay, dostaliśmy jakiś epik. Pyk. Zrobimy to na razie tak, bo ten zwykły się bardziej przyda. Teraz tak. Zacznijmy może od strefy światła i od tego. Chociaż nie, to jest strefa mroku. Strefa światła, o. Tutaj raczej ten loch powinniśmy już skończyć. Tak mi się wydaje. Bo to nam nie daje za dużo expa, ale zawsze to jest jakiś procent do klaserka. Cyk, dokładnie. Pierścionek plus 5%, dobra, to sprzedamy. Ile ja mam w ogóle klasera? 88,5%. Tu dobiłem 3K siły w podstawie, tu mam prawie 2700 HP. Boków i szczęścia już nie ruszam, jeżeli kogoś by to jeszcze interesowało. Teraz tak, strefa światła. Czy ja tego jeszcze jestem w stanie ubić? Sprawdźmy. O nie, na niego mam tylko 0,30, to nie ma co. Na Hagrid, prawie 50%, dobra. Czyli szkoła magii. No mówię, my tutaj dobijamy, byleby jakoś się doszłapać do tego 330. Jezu, no czemu to tak laguje? O dobra, pięknie. Papier za dychę. No nic, zrobimy tak. Kolejna szkoła magii. Teraz mamy Snape'a. Czy my Snape'a ubijemy? Ubijemy, okej. I tych już chyba nie ubijemy, tak mi się wydaje. Spróbujmy tego kołka Van Helsinga jeszcze ubić. Co niektóre pewnie rzeczy, jak dam radę, to wytnę, ale... Ale no, jak jestem akurat w trakcie klikania albo coś, no to nie ma jak, nie? Trudno, zobaczą ludzie, jaka innowacja na streamie weszła, że sound alerty są dodane. No way. A jak już będzie nowa scenka? Wow. Po prostu...
No nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. PvP, nie ma to znaczenia. Wychodzisz mniej więcej na zero. Lepiej robisz dłuższe, bo w sensie, jeżeli szukasz pupila, czy coś takiego, no to wiadomo, że lepiej robić krótsze. Aczkolwiek, jak nic takiego nie szukasz i zależy ci na tym, żeby zrobić szybką awkę, to bierzesz dłuższe wyprawy, bo mówię, wychodzi niemalże na zero. Nie no, slip, pokazuje mi 0.30 na niego, więc nie ma sensu. Nie ma sensu go klikać. Dobra, no ten kołek nam coś nie pada. Dom strachu ubiłem. Hell, 30 prawie 8%. Dobra, to pójdziemy jeszcze do tej hell. Dokładnie. Tu jakieś buciki. Co my tu jeszcze byśmy mogli ubić? Smolder w hemoridorze, bez kitu, hemoridor jeszcze. Pyk, 3, 2, 6. Czy ja tych nie ubiję jeszcze? Ubiję, dobra, i to ubiję, pięknie. Mam jakieś buciki, no plus 16 już. No dobra, niech będzie tak. Kolejny hemoridor nam się odblokował, to jest... Które to jest? Jezu, a tutaj, dobra. Valar Aukar, Paladyn. Ktoś tam pytał ogólnie, o co chodzi z tym stopowaniem lochów. Jak sobie wpiszesz wykrzyknik stopowanie, nie wiem, czy ja odpowiedziałem, czy nie, bo mówię, jak ja nagrywam i coś robię więcej, to jestem zamotany. W każdym razie, jak napiszesz na czacie wykrzyknik stopowanie, to wyskoczy ci, o co chodzi ze stopowaniem. I tak samo widzę tutaj, jak tak szybko te procenty sprawdzam również. Wykrzyknik kalkulator na czacie, wyskoczy ci poradnik do kalkulatora po prostu. Okej, mamy na piekielnego Petera 10% i na Tora 10%. Dobra, no piekielny Peter nam da duże expa. Ile będzie jeszcze streamek? Do północy. Dobra, i tu mamy jakąś klatę, ale to mniejsza. Piekielnego Petera możemy obejrzeć jak najbardziej. Gicior. Czyli tak, Peter pokonany, teraz mamy Tora w nordyckich bogach. Na niego mamy jeszcze 10%. No dawaj, dawaj, no to jest dużo. 327 level, no jeszcze nam trzech brakuje, żeby zacząć to stopowanie. Ja nie wiem, czy ja to dzisiaj wbiję, nie mam za bardzo na czym chyba. Dobra, siedzi, okej. 330. Dobra, spróbujmy jeszcze kołka Van Helsinga ubić. Co tak wcześnie? No dla testu, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Jeszcze raz? No stopowanie najlepiej mi się wydaje, że tak na 360 zacząć. 350, 360. No dlatego ja chcę potestować, no ja na wszystkich postaciach zaczynam różnie. Żeby zobaczyć, jak wyjdzie. Jak zaczynasz tak wcześnie stopować, to musisz długo stopować. Najlepiej do jakiegoś 500. Żeby to miało ręce i nogi. Ile to jest lat? Nie wiem, kochanie, no coś koło tego, nawet więcej chyba. Okej, okay, no czy my to chcemy? 36 to nie jest za dużo, pancerza dużo tracimy. No nie bardzo, sprzedajemy, dobra. Lecimy dalej. I teraz tak. Kołek Van Helsing to możemy w ogóle obejrzeć. Bo to jest maguś. Tu krytek, tu dwa krytki. Tu krytek i zwykły, a nie, dwa krytki i zwykły, przepraszam. No i ledwo, bo ledwo, ale siadło, to najważniejsze. Resztę goldzika ładujemy w HP, pięknie. I teraz tak. Odyn 2,5, Cerber 2,5, Valar Aukar 1,5. Gruboskórny Gerd 1%. Okej, okej. Dobra, czyli z takich fajniejszych expów to mamy tak. Gruboskórny Gerd, 1% maguś. Dziękuję pięknie za Rywana. Niestety nie przeczytałem niku od kogo. Ale dziękuję, dziękuję za Avg Journey. Czy będzie zapis live na Twitchu? Będzie, Lukas.
W sensie będzie odcinek po prostu na YouTubie. Ja to sobie zmontuję i to poleci na YouTuba również. Ale na Twitchu zapis też będzie oczywiście, jak zawsze. Dobra, mamy to, okej. Pięknie. To od razu sprzedaję, od razu sobie obejrzyjmy. Nie. Dobra, i teraz mamy na tego bardzo podobne procenty. To jest w ogóle Woj. Jakby tutaj Kunegunda coś poklikała więcej. Jakieś uniczki, coś tego. Ile ja teraz w ogóle potrzebuję expa? 600 milionów prawie, okej. To są dwa takie lochy. Do ubicia. I widzę, że masz ikonkę Prime'ika obok twojego niku. Mam nadzieję, że masz wolnego Prime'ika. Jeżeli masz wolnego Prime'ika, to mógłbyś dać mi Prime'ika. Jeżeli nie masz Prime'ika wolnego, to nie dawaj Prime'ika, ale fajnie by było, jakbyś dał. Dokładnie. I to się tyczy każdego. Jak ktoś ma wolnego Prime'ika, niech da na tym kanale, niech da. Daj Prime'ika, wariacie. Daj Prime'ika. Jak masz wolnego, to daj. A ty padnij, bo zaczynam się... Dziękuję pięknie. Zaczynałem się niecierpliwić. Tu mamy coś dla Kunegundy, zobaczmy. Plus 33. A, wymienię, why not? Cyk, cyk, dobra. Teraz tak, to sobie zaczarujemy od razu. I lecimy dalej. No półtorej levela jeszcze musimy wbić. Na czym my to chcemy wbić? No nie bardzo. Na liczy krupę mamy 0,18. Na Cerbera mamy prawie 3%. Jego bym ubił. Cerber. Dobra. Odin 2,50. To jeszcze jego też byśmy ubili. Jaką mam runkę tutaj? Zimno, dobra, to jest git. No dawaj, dawaj. Padnij jeszcze, proszę. Dobra, siedzi. Paseczek za 8 milionów, to jest sporo. No to te budki wywalam, to zostawiam, okej. Dobra, no i czy mamy coś tu jeszcze takiego sensownego, jeżeli chodzi o procenty? No nie bardzo. Czyli pozostaje nam tornadko. Tornado mamy 406 dopiero. Ja z tego tornada wycisnę jeden level. No raczej nie, ale... Dobra, mamy 329. O, pierwsza broń z tornada. No way. Dobrze, ja już zaraz kończę, klikanko. Ale no zbliżymy się do tego 330, nie? Więc nawet jak nie siądzie, to... To już powiedzmy, że tym odcinkiem oficjalnie zaczniemy stopać te lochy. Oczywiście wiadomo, jeszcze pomyślę o ubiciu 13 piętra w mroku. Dla pupila. Pomyślę jeszcze o ubiciu Esterosu w świetle, też dla pupila. Ale no to... To już myślę, że takie są oczywistości. Chociaż tu mamy dużo jakichś zwiadowców, magów, to może i by siadło bez kitu? Pyk, pyk. Sporo golda wydajemy. Cyk. Teraz mamy gula nocnego, ale to jeszcze nie jest ten gul, który nas blokuje na poziomie 486 tornada. Także raczej tutaj na spokojnie nam powinien paść. Co byś wolał, zjeść ciasto i usiąść na siura, czy zjeść siura i usiąść na ciasto? Ciekawe pytanie, dziękuję za zadanie. Go. Właśnie tego oczekiwałem dzisiejszego wieczoru. Jeszcze. Tego mi było trzeba.
Dobra. Uśmiechnął się, no uśmiechnąłem się, no. Bo to jest właśnie, ja bardzo lubię takie abstrakcyjne pytania, bo to jest takie losowe, nie? Że ten czat tak wolno leci, ludzie sobie oglądają, jak tu klikam i tak dalej. Po czym nagle takie pytanie ci wyskakuje na czacie, no i co ty masz zrobić, no? Dobra, to nam jeszcze siadło. Teraz mamy Magusia, ten nam też siadł. Widzowie, zaraz... O, Woj nam siadł za jednym grzybem? No way. Dobra, cyk. Cyk. Cyk, dobra. Już z automatu idę sprzedawać. Dobra, cyk. Siądzie nam to. Siądzie nam to. Siadło, mamy to. Mamy 330 level, widzowie. Dobiliśmy dzisiaj chyba 9 leveli. I tym samym zaczynam stopowanie. No to tornado by nam na pewno jeszcze popadało. Ale no plan był taki, żeby zacząć na 330 i tak też zrobię. Więc tutaj na 330 levelu zaczynamy stopowanko lochów. Planuję to cisnąć do jakiegoś, nie wiem, 480 najwcześniej. Ale nawet bym stawiał jakiś 500, 510. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Ale no cel na dzisiaj zrealizowany, można by powiedzieć. Karuzeli z idolami w ogóle nie ruszę. Może po tutaj klaserek jakieś item, w sensie jakieś lożki bym kliknął, nie? No bo itemki to nam jeszcze zostało ich sporo. Teraz będą urodzinowe, potem będą jeszcze halloweenowe, potem jeszcze będą wielkanocne też, bożonarodzeniowe. Ale no mimo wszystko może jakieś te lożki, które nam dadzą bardzo małe expa, sobie jeszcze docisnę w strefie światła właśnie dla klasera. Zobaczymy. W każdym razie no. Tym odcinkiem i tym klikankiem zaczynamy stopowanie lochów na naszym berserku. Szybko. Ale na EU15 już nie będę tak szybko zaczynał. Tam już sobie zacznę pewnie później. Bo taki 330 to jest moim zdaniem no najwcześniej, kiedy może by to jakoś wyszło sensowniej. Ale to już przetestujemy sami. Tak, tak, dalej na expa oczywiście. Jak się stopuje lochy, to dalej lecisz na expa, jak najbardziej. Dobra. No, to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o klikanko na berserku. Chyba wszystko wam pokazałem i wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Chociaż jeszcze, nie, tutaj. Nie no, tutaj już mamy, tym tornadkiem dobiliśmy. To nie, to wszystko. Wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Jest pięknie.